Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie, Bliźnięta w czytaniu tygodniowym. A to jest na czas od 17 do 23 czerwca 2024 roku. Patrzę na sprawy zawodowe, uczuciowo-relacyjne. Do tego w trakcie czytania wylosuję dla Was przesłanie albo z myśli pozytywnych, albo z wyroczni jednorożców lub magicznych wróżek. To tutaj zobaczę, jakie energie wypadną. No i co? Pora zaczynać. Bliźnięta ascendentalne zapraszam. Księżycowe, słoneczne. No i patrzymy. Pokażcie proszę karty. Bliźnięta na ten tydzień. Bliźnięta w tym tygodniu. Co się może wydarzyć? Co się może wydarzyć? Jak ten tydzień może wyglądać? Sprawy zawodowe, sprawy uczuciowe. I tło czytania. Bliźnięta. Bliźnięta, bliźnięta. Bliźnięta. W pracy. Szukając pracy, co tam może się wydarzyć. W związkach. No i single. W tle czytania macie siódemkę mieczy. Bliźnie. Siódemka mieczy. Teoretycznie jest to wasz trygon, zatem tutaj to myślenie, to kombinowanie głową będzie najważniejsze. I to tło czytania w siódemce mieczy odnosić się może do każdej sfery i kwestii, na którą wylosowałam karty, zatem i na to życie zawodowe, i na to życie uczuciowe. I ta siódemka mieczy ma dwojakie znaczenie i w zależności od sytuacji, w której jesteś, może radzić Tobie, abyś był sprytny, abyś był nieco przebiegły, abyś łapał fakty, abyś zwracał uwagę, drogi bliźniaku, na szczegóły, które gdzieś tam z otoczenia wypływają. Abyś się znajdował w takich miejscach, gdzie coś sprytnie, niechcący jakoby usłyszysz, dowiesz się i to będzie coś ważnego dla Ciebie. W innych kwestiach siódemka mieczy mówi o tym, aby zwrócić uwagę na wyczerpujące energetycznie sprawy, sytuacje, myślenie przede wszystkim, na myśli, które wyczerpują energetycznie, by zwrócić uwagę na spryt i przebiegłość i nieszczerość ludzi wokół siebie, by zwrócić uwagę na to, gdzie informacje wypływają, czy potrzebnie, żeby w ogóle gdzieś wypływały, żeby nie mówić wszystkiego dookoła na swój temat, na temat swoich spraw osobistych. To jest ogólnie pojęte takie sprytne myślenie, taki podstęp nieco. No i w kwestiach szczególnie uczuciowych omówię jeszcze z tą kartą to, co Wam wyszło, ale przede wszystkim ta karta jest ostrzeżeniem delikatnym, na co zwrócić uwagę w relacjach osobistych, w relacjach i sprawach, które mogą Was zranić emocjonalnie szczególnie, które mogą po prostu być dla Was niekorzystne, ograniczające, no takie tutaj mam wrażenie, efekt pustych słów, efekt takiego poczucia wypalenia energetycznego przez kogoś lub przez coś. Ale zaczniemy pomalutku omawiać. A może dam to tutaj na środek. No dobra. Kwestie życia zawodowego pokazują się w bezpiecznej strefie, w takim komforcie i poczuciu może stabilności, ale wielu z Was, bliźnięta, możecie mieć też poczucie, że jest stagnacja, że nie ma rozwoju, że trzeba otworzyć sobie jeszcze jakąś furtkę, żeby poszło coś dalej. Bo kiedy się nie rozwijamy, nie ma nowych projektów, nie uczymy się czegoś nowego, to w tej czwórce jest stagnacja, ale to też jednocześnie w pracy i w życiu zawodowym oznacza, że nie idziemy do przodu, czyli się nie rozwijamy. Teoretycznie się nie cofamy, jest tak jak było, ale nie ma też rozwoju, awansu. Jest po prostu bezpieczna strefa. Strefa taka też komfortowa dla niektórych z Was. Dla tych z Was, którzy chcą się rozwijać, dobrze by było coś robić więcej. Coś robić więcej, no bo tutaj tak, jesteście dumni z tego, co już osiągnęliście, ale też warto byłoby okazać trochę więcej sprytu i szukać jakichś nowych furtek, możliwości do rozwoju.
Bo to tak jakby zasiedzenie się w pewnych strukturach, już mając określone wartości w pracy, określoną pracę, określoną nawet wypłatę, tak jakby nieco Was okrada z możliwości rozwoju. Tu jest też taki człowiek zblokowany, trzymanie się kurczowo swoich tematów, no i nie rozwijanie się. Nie idziesz do przodu. Warto by też było w pracy pamiętać, by trzymać się też swoich zasad, by nie wychodzić z jakimś opiniowaniem na zewnątrz. Pewne rzeczy warto dla siebie zachowywać. Dobrze by było także pilnować kwestii tak zwanego bezpieczeństwa w internecie, bezpieczeństwa dokumentów, żeby coś gdzieś nie poszło. Żeby nie było żadnej takiej sytuacji, że gdzieś dane osobowe, informacje wyciekną. I to tutaj się pokazuje, że dobrze by było zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa pod tym względem w pracy. Osoby, które szukacie pracy, furtka możliwości jest, jeśli aktywnie poszukiwaliście pracy. Były rozmowy kwalifikacyjne, pokazaliście z siebie z jak najlepszej strony i uważacie na ten moment, że jest pozytywna energia po tych rozmowach, to propozycja może do Was przyjść z jakiejś fajnej firmy, w której jest przemiła, dobra atmosfera. I tu w tle macie tą siódemkę mieczy i przy tej czwórce buław. Szukasz pracy, wiesz, że już fajne rozmowy się odbyły. Możesz liczyć w tym tygodniu na odpowiedź, pozytywną dla Ciebie odpowiedź. Pamiętaj jednak, żeby w pewnych kwestiach siebie nie oszukiwać i na logikę też stawiać pewne rzeczy. Pamiętać, żeby tutaj umieć się też wypowiadać i nie przekazywać informacji za dużo naraz. Jeśli przychodzi czas rozmów, jeśli przychodzi dopiero ten początkowy etap poszukiwania pracy, to Wy przede wszystkim musicie szukać pracy w miejscach, w których jest przyjazna atmosfera, gdzie moglibyście się dobrze dogadywać. Trzeba zauważyć też swoje wady, żeby nie kłamać. Nie podkreślać może też tych swoich wad i braków, jeśli chodzi o kwalifikacje, ale nie mówić tego tak też od razu otwarcie, nie krytykować samego siebie. Pokazać takie pozytywne nastawienie, zwracać uwagę na szczegóły, wyłapywać z otoczenia różne szczegóły, szczególiki. To w zasadzie dotyczy każdej osoby, czy Ty już dostałeś jakąś promesę pracy, czy Ty dopiero zaczynasz, bliźniaku, szukać pracy. Owszem, oferta pracy może się tu pojawić, zwłaszcza dla tych z Was, którzy prowadzili rozmowy kwalifikacyjne, już są bardzo aktywnie poszukujący, gdzieś już jakieś etapy w rekrutacji odbyliście. To jest bardzo optymistyczna karta, gdzie się świętuje, gdzie zostają otwarte do Was drzwi i witają Was i są zadowoleni, że Was przyjęli. Dobrze jest zwracać uwagę na drobiazgi, szczegóły z otoczenia, na informacje, uważać na to, co się mówi, nie opiniować za szybko i za wcześnie. A ci z Was, którzy dopiero zaczynacie szukać pracy, pamiętajcie o przyjacielskim nastawieniu, takiej pewności siebie, zwrócić uwagę na to otoczenie w firmach i opinie, jakie krążą na temat danej firmy. Sami też zbyt mocno nie opiniować, nie podkreślać zbyt mocno swoich wad, ale też nie kłamać na swój własny temat i temat własnych kwalifikacji. I teraz tak. Związki. Związki macie tutaj dziewiątkę denarów, a więc jest to nieco karta taka osoby samotnej raczej. Osoby, która jest nastawiona raczej na życie materialne, na takie korzyści majątkowe. Ale to jest też karta spełniającego się marzenia, spełniania swoich wyznaczonych celów, więc cokolwiek realizowaliście w związku, szczególnie długoterminowych relacjach, ma szansę się pomyślnie ziścić, zwłaszcza w kwestiach finansowych. Dobrze się Wam będzie powodzić. Może będziecie dbali tutaj o siebie, o swoje otoczenie, o
Ogród. Zawsze tutaj widzę postać i wydarzenia związane z ogrodem, z otoczeniem, upiększaniem, pokazywaniem swojej wartości, rozwijaniem się relacji, dojrzałości emocjonalnej. Taka tutaj jest energia. I przede wszystkim w tle, mając tą siódemkę mieczy, dobrze by było wykazać się tą dojrzałością emocjonalną. Nie być nieco fałszywym, nie skrywać pewnych rzeczy, umieć też taktownie się wypowiedzieć. Jeśli są trudne momenty i czujesz się samotnie i źle, należy bardziej logicznie postawić te sprawy, to znaczy bardziej logicznie myśleć na temat tych spraw, żeby nie popłynąć, nie skrywać uczuć, jednocześnie trzymając urazę. Tu bardziej chodzi o to, żeby być taktownym, żeby umieć rozmawiać, że też jest coś takiego, że jeżeli ktoś ci coś obiecał, czy ty, bliźniaku, to żeby to nie były po prostu puste słowa. Może też macie tutaj do czynienia z osobą w związku, w relacji, która jest bardzo materialnie nastawiona, lub wy i myślicie wyłącznie o tym pieniądzu. Ktoś wam coś też może obiecał lub wy komuś i też tych obietnic może nie chcecie dotrzymywać. Też tu trudno złapać, jest to kolektywne czytanie, wydaje się tu kilka historii pokazywać, ale najważniejsze, co trzeba robić tutaj przy tych kartach, to rozwijać się w relacji, dbać o sferę życia majątkowego, nawyki dnia codziennego, o tą szczerość w rozmowie, nie oszukiwanie siebie, nie ukrywanie prawdziwych uczuć, bo tu taką trochę samotną osobę widzę, nastawioną bardziej stricte na pieniądze. Widzę też, że ktoś może coś obiecuje, ale to tylko takie puste słowa, bez pokrycia. Dobrze by było być bardziej otwartym w rozmowie, ale nie popadać w emocjonalne jakieś rozterki. Nie dawać się prowokować emocjonalnym rozterkom, a raczej wykazywać dojrzałością w emocjach, w okazywaniu tych emocji. Bliźnięta, które są singlami, poszukują trójka mieczy. Bliźnięta też w tej kwestii uczuciowej, wolne bliźnięta, no muszą bardziej na logikę postawić. Bardziej na logikę, żeby nie okłamywać samych siebie. Nie żyć w jakiejś iluzji. Może w kimś pokładaliście nadzieję i się okazało to jedno wielkie rozczarowanie. Nie musi tu być zdrada, no ale to ogólnie jest karta mówiąca o zranieniu, rozczarowaniu kimś z przeszłości. O oczekiwaniach niespełnionych, bo się może sami oszukiwaliście. Tu też karty radzą, żeby przeżyć ten ból, przeżyć to rozczarowanie i być wobec siebie jasnym co do oczekiwań. I się nie okłamywać, po prostu siebie nie okłamywać. Mam wrażenie, że może też ktoś puste słowa, puste obietnice wam deklarował, przedstawiał i nic z tego nie wyszło. Ten tydzień taki może być, że albo to jest okres przejściowy, w którym jesteście właśnie zranieni. I dlaczego zranieni? Bo ktoś coś obiecał, ktoś nie był do końca prawdziwy, szczery, uczciwy i się to okazało i okazuje w tym tygodniu. Albo po prostu spotkacie kogoś, kto kiedyś wam się tam podobał, ale klops, to jakieś dziwne stworzenie się pojawiło. To nie było to, to nie była ta osoba i wniosła raczej rozczarowanie i poczucie, nie wiem, nawet bólu. I trzeba się z tym pogodzić. Taka jakaś energetyka właśnie w tej sferze uczuciowej wam się pojawiła. Dosyć taka nastawiona na potrzebę logicznego myślenia, pokazania dojrzałości emocjonalnej, rozważania wszystkiego bardziej chłodno i w ten sposób, by z czymś tutaj nie popłynąć w rozczarowaniach, w kłamstewkach, no trzeba tu po prostu nie być dwulicowym i wychwytywać osoby dwulicowe. Dobra, dla was kochani, co ja bym tutaj poradziła? Wezmę myśl pozytywną. Bliźnięta, myśl pozytywna. Proszę, pokażcie karty bliźnięta. Przekaz pozytywny dla was na ten tydzień. Tu się coś wynurzyło. Przystrój swoje gniazdko. Karta w życiu osobistym dziewiątki pentakli też mówi o dbaniu o to swoje otoczenie, żeby ładnie wszystko wyglądało. Może to też chodzi o to, ale czytamy. Czas na małe, wiosenne porządki. Twój dom jest świętym miejscem, a otoczenie ma znaczenie.
Szanuj przestrzeń, w której się regenerujesz i wypełnij ją pięknem. Zrób miejsce, oddając to, czego nie potrzebujesz. Twoje graty mogą być dla kogoś skarbem. Dodatkowo, gdy mamy mniej do przetwarzania fizycznie, zyskujemy więcej przestrzeni dla przetwarzania emocjonalnego. Czysty umysł i nowa przestrzeń czeka na wspaniałe dzieła. Udekoruj swoje bajeczne gniazdko. Jeśli rezonuje, to bardzo się z tego cieszę. No i życzę Wam dobrego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie. Miejcie się dobrze. Pa, pa. Dzień dobry, witam zodiakalne wagi na czytaniu tygodnia od 17 do 23 czerwca. Zobaczymy, co w sprawach życia zawodowego, relacyjnego, uczuciowego dla singli, dla osób wolnych, dla związków. No i oczywiście te sprawy zawodowe, czyli co w pracy, co z tą pracą dla poszukujących. Na koniec wylosuję jeszcze karty, może magiczne wróżki lub jednorożce. Mam przygotowane trzy talie, jeszcze myśl pozytywną, ale zobaczę, jakie energie pojawią się w rozkładzie. U Basi Tarot Spokojnej Ścieżki zapraszam Was bardzo serdecznie na tygodniowe czytanie. Wagi. Pokażcie proszę karty. Co u osób spod znaku wagi? Co u osób spod znaku wagi? Na ten tydzień karty pokażą, co się może wydarzyć. W tym tygodniu. Wagi. Wagi w pracy. Co tam w pracy? Co u szukających pracy? Związki i single. A w tle czytanie As Kielichów. No przyznaję, że jesteście kolejnym, chyba drugim znakiem, który ma naprawdę rewelacyjne karty. W tle czytania As Kielichów. As Kielichów dla mnie osobiście jest kartą i sądzę, że dla wielu z Was jest kartą wiary w swoją intuicję, w instynkt samozachowawczy. Tutaj przeczucia, wyczucie i te Wasze emocje będą miały znaczenie i mogą dyktować wiele decyzji. To jest karta... No sami zobaczcie, z kielicha wylewa się woda, jest nadmiar tej miłości, pragnienia miłości, radości, może też zakochania. Jest to bardzo taki płodny czas. Ale tutaj przede wszystkim ufa się sobie. Ufa się swojej intuicji, swoim przeczuciom. To jest kierowanie się tym pierwszym instynktownym odczuciem. I w każdej kwestii, dla której wylosowałam karty, ten As Kielichów może wnosić jeszcze właśnie dodatkową energię. A zatem, jeśli chodzi o sprawy pracy, pokazała się Trójka Buław. Trójka Buław teoretycznie jest kartą naprawdę bardzo dużych perspektyw, osiągnięcia już jakiegoś sukcesu i poszerzania sobie dzięki temu możliwości, ale też poczucia i jakby odczuwania, że trzeba ruszyć naprzód, trzeba gdzieś pójść dalej. Mam poczucie, że może nie pasuje do tego miejsca i zaczynasz się już, droga wago, rozglądać się za nowym miejscem, czymś innym. Więc taką tutaj energię wnosi Trójka Buław. Gdzieś rozglądacie się w tym tygodniu za czymś nowym. Czy to nowa praca, czy to nowe rozwiązania, czy to poczucie właśnie, jakbyście do tego otoczenia nieco nie pasowali. I potrzebna jest tutaj spora dojrzałość. Potrzebne jest tu spore wyczucie. Może potrzebujecie też wsparcia. Może też jest coś z poprzednich tygodni, co źle funkcjonowało, co się źle zadziało i potrzebujecie to wyjaśnić, pogodzić się z pewnymi rzeczami, które się nie udały. Ale realizacja tutaj zamierzeń i planów, poszerzanie sobie horyzontów pokazują się w korzyści dla Was w pracy. Trójka była, to jest taka karta... Odwracam się i szukam nowych możliwości, szukam nowych rozwiązań, nowych ludzi, bo mam wrażenie, że stoję w miejscu,
bo mam wrażenie, że nie pasuję do danego miejsca i chcę czegoś więcej. Czuję, że mogę zrobić coś więcej. Myślę też, że tutaj na wsparcie jakiejś osoby możecie liczyć, na wykazanie się dojrzałością emocjonalną. Mogą też w pracy iść po prostu zmiany na lepsze. Jakiś awans. Osoby, które szukają pracy, idą w zgodzie ze swoją intuicją, ze swoim doświadczeniem, ze swoją pasją i pokazuje się karta, no, stricte związana z przeszłością, z historiami, które już Wam są znane, z miejscami, które są Wam już znane. Jakiś przyjaciel, jakaś osoba, która się przyjaźniła z Wami, może Wam podpowiedzieć i zaproponować coś. Dogadać się w ramach jakiejś nowej współpracy. I to będzie dla Was fajne. I Wy to przyjmiecie. Poczujecie, że to jest to, bo to znacie, jest dla Was to bezpieczne. Oczywiście mówię tu o osobach, które aktywnie poszukują pracy, zawierają kontakty, rozmawiają, nie czekają na tak zwaną gwiazdkę z nieba. Ci z Was, którzy zaczniecie szukać pracy, myślę, że będziecie chcieli opierać się na tym, co jest po prostu Wam bliskie sercu, co jest znane dla Was, otoczenie czy praca, która jest Wam znana. Może też to się wiązać z powrotem do jakiejś pracy, którą wcześniej porzuciliście, czy to z powodu, nie wiem, macierzyńskiego, czy jakiegoś urlopu bardzo długiego, niepłatnego, albo po prostu mieliście pracę, ale chcecie wrócić na stare śmieci, tak zwane. Takie się tutaj energie pokazują. Więc bardzo pomyślna energetyka dla osób, szczególnie tych z Was, którzy aktywnie szukają pracy, którzy macie dobre znajomości, ktoś może Was tutaj wziąć do tej pracy jak najbardziej, coś Wam podpowiedzieć i będzie Wam się to podobało. Jest to jakieś dogadanie, porozumienie, współpraca. Jeśli chodzi o związki, nie ma bardziej wspanialszej karty jak dwójka kielichów. To przede wszystkim dla długoterminowych relacji, no na pewno nie są to super, hiper romantyczne uniesienia, lecz mogą być, ale to jest dogadanie się w jakiejś kwestii. Porozumienie, poczucie, że się małżeństwo czy związek partnerski scala. Doszliście do jakiegoś porozumienia ze sobą, zaczynacie lepiej ze sobą gadać. Po prostu. Łączycie właśnie tą energię męską, żeńską, te swoje tutaj przeciwności, które może i przeciwieństwa, które wady, zalety, problemy zaczynacie rozwiązywać. Budujecie lepszą atmosferę. Tutaj okazujecie uczucia. Pokazujecie uczucia, jak się z daną sytuacją czujecie. Po prostu trzeba to powiedzieć. Jeśli się z czymś do tej pory, droga wago, źle czułeś w relacji, to warto o tym porozmawiać, ale na spokojnie. Co prawda te emocje mogą się tu wylewać, bo bardzo trudno jest mówić o trudnych chwilach, zwłaszcza w życiu osobistym, bez okazywania tych emocji, gdzie się tam człowiek popłacze. Ale ta rozmowa i umiejętność prowadzenia konwersacji z partnerem, rozumiemy się nawzajem, ja rozumiem Ciebie, ale proszę zrozum Ty mnie, to jest klucz do dobrego związku. Relacje bardzo nowe, bardzo, bardzo nowe, ale jakby nie macie jakiejś swojej dłuższej historii, widzę tu oświadczyny, wyznanie miłości, relacja, która na przykład była też świeżutka, może ktoś powiedzieć, kocham Cię. Będzie się Wam bardzo fajnie wibrowało w tym tygodniu, randki, rozmowy, rozumie on mnie, ja jego. Naprawdę wspaniała energia, ale te emocje muszą być zaopiekowane po obu stronach. Szacunek do emocji partnera i partnerki. Wzajemny. Single. Single to samo wyznanie miłości. Ktoś tutaj się pojawia w rycerzu kielichów. Ryba. Myślę, że osoba spod znaku ryb, ale to nie jest wykluczone, że może być ryby, rak, skorpion lub osoba po prostu wrażliwa albo ktoś powracający. Gest od wrażliwego młodego mężczyzny. Możecie tutaj być zaproszone do związku, możecie być zaproszone na randkę, zaproszeni, wyznanie uczuć. Bardzo wrażliwa osóbka się tutaj pokazuje.
I człowiek może troszeczkę taki być wrażliwy, poszukujący prawdy o życiu, troszeczkę tak mówić bardzo romantycznie, ale zakochanie i wyznanie miłości jak najbardziej tutaj pokazuje się, więc bardzo korzystne karty. Ty też, wago, może jesteś w kimś już zakochany, zakochana i będziesz chciała wyznać uczucia, ale to jest takie zastrzeżenie w tych w sferze emocjonalnej. Tu żadne z Was, drogie wagi, nie zrobi nic wbrew sobie, nic wbrew swoim przeczuciom, odczuciom, intuicji. Chcecie żyć w zgodzie z tym, co to serducho i co te emocje dyktują. A będzie to chyba bardzo tutaj ważne w tym tygodniu. Co mogę dla Was jeszcze wylosować? Myślę, że jednorożca. Pokażcie proszę karty dla osób spod znaku wagi na ten tydzień, co warto, aby jeszcze wiedziały, co powinny usłyszeć. Tutaj karta chciała wyjść, karta wyborów, wybory, masz wybór. Wybieraj więc rozsądnie. Istnieje inna droga, poproś swojego jednorożca, by pomógł Ci ją odnaleźć. Jeśli tutaj jest kwestia jakichś wyborów, decyzji trudniejszych, mówić, nie mówić, otworzyć się, czy nie otworzyć, czy podjąć się czegoś, czy zdecydować się na zmianę, rozsądek będzie musiał tutaj bardziej brać rolę, Twoje przeczucia, ale niezbytnia emocjonalność. Drogie wagi, dobrego tygodnia Wam życzę, pozdrawiam Was serdecznie, miejcie się dobrze. Pa, pa! Dzień dobry, witam Was, wodniki w czytaniu na okres tygodnia czasu, 17-23 czerwca 2024. Witam Was serdecznie, Wasi tarot spokojnej ścieżki. Trochę czasu, fajnego czasu dla mnie, dla Was. A więc rozkład tygodniowy na sprawy zawodowe, uczuciowo-relacyjne. Na koniec, w zależności od tego, jakie energie tutaj wyjdą, wylosuję albo magiczne wróżki, albo przesłanie od jednorożców. Może też być myśl pozytywna. Ale zobaczymy, jakie karty tutaj pokażą i tło czytania, i te aspekty zawodowo-relacyjno-uczuciowe. Zapraszam. Pokażcie proszę karty wodniki w tym tygodniu. Co się może wydarzyć u wodników? Wodniki, co się może u Was tutaj w tym tygodniu wydarzyć od 17 do 23 czerwca 2024 roku. Pokażcie proszę kartę, wodniki w sprawach zawodowych i uczuciowych. Wodniki w tym tygodniu. Pokażcie proszę kartę. Co tam w pracy? Co tam w pracy? Pracy, szukający pracy, związki u wodnika, no i single wodniki. A tłem czytania jest rycerz kielichów. Wam wodniki, trygonowi powietrza, związanego z intelektem, przychodzi taki romantyczny rycerz kielichów, mówiący o tym, że to Wy sami wiecie, w co wdepniecie. Że tak naprawdę tu macie okres, w którym słuchacie swoich też emocjonalnych odczuć. Transformujecie się nieco emocjonalnie. Staracie się, żeby wszystko było w zgodzie z Wami, w każdej kwestii, do której wylosowałam kartę. No i staracie się także zachować wewnętrzny spokój emocjonalny, budować dobrą atmosferę. No i nie bać się propozycji. Nie bać się po prostu szukać i zagłębić się też w taką prawdę o sobie, o swoich właśnie wodniki potrzebach. I według własnych potrzeb będziecie w tym tygodniu szli. Kwestie życia zawodowego pokazał rycerz buław. Ci z Was, którzy pracujecie, no rycerz buław wnosi dynamikę, wyjazdy, podróże, konieczność interweniowania, ruszenia się, wyjścia z pomysłem, ale też może mówić o tym, że zachodzą w pracy po prostu zmiany. Możecie też mieć dobrego kolegę, który jest tu bardzo dynamiczny, pomysłowy, optymistycznie nastawiony do życia i możecie na niego liczyć. Wyjdzie też do Was jakaś propozycja.
Dobrze, abyście sami również właśnie, bez względu na to, co się będzie w pracy działo, budowali fajną, przyjacielską, pozytywną energię i atmosferę. Więc w dużych zmianach i dynamice ten tydzień w pracy. Osoby poszukujące pracy są szczęśliwe. No, dziesiątka kielichów mówi o spełnieniu marzenia, spełnieniu się i w życiu oczywiście uczuciowym, osobistym. Może spełniło się wszystko w waszym życiu osobistym. Macie dzieci, dom, dzieci odchowane, możecie teraz ruszyć po pracę. I propozycja pracy może tutaj być. No najważniejsze, że ufacie sobie i wiecie, gdzie chcecie pójść i gdzie, czym się chcecie zająć. Dziesiątka kielichów mówi o tym, że tutaj kwestie atmosfery, zasad, warunków panujących w pracy, przyszłej pracy będą dla was najważniejsze, żeby się dobrze dogadywać i wyznawać te same zasady, żeby umieć też się trochę też dopasować, odnaleźć. No, dziesiątka kielichów. Spełniło się twoje, wodniku, jakieś marzenie. Więc jeśli poszukiwałeś aktywnie pracy, jeżeli były już pozytywne rozmowy, fajne rozmowy, dużo się w tym temacie działo, to masz realną szansę uzyskać pracę, w której będziesz się bardzo dobrze spełniać i bardzo dobrze czuć. I budować świetną atmosferę. A dla tych z was, którzy zaczynacie szukać pracy, no bo wiadomo, może właśnie zaczynacie szukać tej pracy, macie albo doświadczenie, chcecie tą pracę zmienić, to będziecie szukać czegoś, co będzie takiego miejsca, w którym będziecie się po prostu dobrze czuć, bo stać już was na to, żeby wybrać taką pracę. A nie godzić się na, nie wiem, byle co, na wieczną zmienność albo na coś, co jest niekomfortowe. Co dalej? Dalej mamy związki. W związkach pokazuje się dziewiątka kielichów. A dziewiątka kielichów w relacjach mówi o tym, że no jest jakieś takie poczucie spełnienia, gościnności, może się w rodzinie, w domu pojawiać dużo gości, będzie trzeba z tymi ludźmi zasiąść do stołu, czasami założyć tą maskę serdeczności, zawsze przy tej karcie to mówię, pokazać się z jak najlepszej strony, no i też zrobić dobre wrażenie, bo czasami trzeba to uczynić, bo czasami ktoś może opiniować później, no i wy chcecie, żeby feedback o was był jak najlepszy, wodniki, prawda? Natomiast na co warto uważać? Żebyście wyczuli osoby, które udają siebie nie takimi, jakimi są naprawdę. Moim zdaniem też sporo takich zawoalowanych spraw, masek może się odsłonić, jeśli chodzi o związki, czy to świeże, czy to rodzinne relacje, czy to w małżeństwie, w długofalowej, długoterminowej, może długotrwałej relacji. Może się coś poodsłaniać, co ktoś udawał, bo starał się pokazać z jak najlepszej właśnie strony, ale rzeczywiście ma inne potrzeby. Może ty, wodniku, robisz wszystko, żeby innych zadowolić, ale to uszczęśliwiać może troszeczkę na siłę, ale wy już macie tego dosyć. Chcielibyście bardziej po swojemu, chcielibyście się czuć, że jesteście tu i teraz doceniani. Więc dobrze by było, aby zadbać też o siebie w tych związkach, wodniki, o swoje potrzeby. Idąc dalej, mamy tutaj singli, osoby, które są wolne, wodniki, niektóre czują jakieś ograniczenia energetyczne, może z powodu złego słowa czyjegoś, w ogóle tak jakby nie macie ochoty w tym tygodniu na jakiekolwiek relacje, albo się kogoś wstydzicie, kimś się krępujecie, kogoś się obawiacie, a tutaj ten rycerz kielichów mówi, żeby się nie obawiać, żeby się transformować emocjonalnie, żeby nie bać się wychodzić z zaproszeniem, nie pętać się niewłaściwym myśleniem, nie pętać siebie niewłaściwym nastawieniem. Pamiętajcie też, że w internecie kogoś tutaj możecie poznać, ale trzeba zwrócić uwagę na to, jaką jest osobą ten ktoś. No, trzeba mieć tutaj spory instynkt i umieć wywąchać, czy osoby, które poznajecie w internecie, są prawdziwymi, czy nie udają czegoś. Sporo wodników też widzę, że ma po prostu taką trudną sytuację. Zblokowani jesteście, ograniczają was może jakieś zmęczenie, choroby, złe spojrzenie na samego siebie, na samą siebie. Dobrze by było odkryć w sobie tą wrażliwość, wiedzieć, czego się chce,
No i przede wszystkim próbować odsłaniać się emocjonalnie. Coś próbować trzeba zacząć. Takie tutaj energie dla Was. No dobra, a teraz co bym mogła tutaj dla Was wylosować? Może myśl pozytywną. Myśl pozytywną. Dobrze, pokażcie proszę kartę. Przekaz z myśli pozytywnych dla wodników na ten tydzień. Pokażcie proszę karty. Wylosujemy coś, co się tutaj wyłoni dla wodnika. Podejmij ryzyko. Podejmij ryzyko. Wielkie rzeczy rodzą się dzięki tym, którzy są wystarczająco odważni, by latać, gotowi zaryzykować porażkę. Twoje marzenia wymagają działania, a Ty jesteś na to gotowy. Pamiętaj, że nie masz nic do stracenia. Nawet jeśli Ci się nie uda, to zdobędziesz cenną lekcję, więc rusz tyłek i zaryzykuj śmiało. Kiedyś słyszałam takie powiedzenie od starszej osoby, że najbardziej w życiu żałujemy tego, że nie spróbowaliśmy, że nie zrobiliśmy czegoś. Niż tego, że to w pierwszej chwili jest komfortowa sytuacja. Nie zrobię, bo nie chcę ryzykować, nie chcę się stresować. Ale po latach, czy w sytuacji, w której już wiemy, że to życie upływa, najbardziej żałujemy, że czegoś nie zrobiliśmy wtedy. Że właśnie lepiej było zrobić, niż nie robić nic. Jeśli to z Wami rezonuje, wodniki, to bardzo się cieszę. Życzę Wam dobrego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie. Miejcie się dobrze. Pa, pa.